Tak, słuchajcie, no jest taki eksperyment Janusz Zagórski na dłuższej nieco terapii niż tam powiedzmy jeden dzień czy tam dwa. Dzisiaj jestem drugi dzień u właśnie Aleksandra tutaj Chaleckiego w Siebodzicach. Kiedyś 2 lata temu trafiłem, obleciałem te korytarze, wszedłem do sauny, pojechałem, bo się śpieszyłem, no i jakoś tak nie załapałem do końca, co tu się dzieje. Potem zdarzyły się jakieś audycje u nas, szczególnie ta ostatnia, czy tam, no nie wiem, czy to ostatnia, bo to już będzie troszkę tej historii, ale kiedy w Sobótce w naszym studio Aleksander przywiózł osoby, które tutaj są poddawane różnym terapiom, w tym takiego Nigeryjczyka, pamiętacie? No i to zrobiło na mnie dodatkowe wrażenie, bo raz, że sobie sam z nim pogadałem, troszkę w kuluarach, to jeszcze inne osoby, także to nie tak, że Aleksander przyprowadza jakichś podstawionych, potem to się jeszcze okazało, że nie jest podstawiony, tak żartuję. Słuchajcie, bo ludzie jak oglądają różne takie programy, gdzie się przedstawia nadzwyczajne jakieś sytuacje, kogoś się uzdrowi albo radykalnie poprawi zdrowie, no to od razu się włącza programy, to na pewno tylko jakaś tam sobie może, nie wiem, reklama, kombinacja. I ja wtedy, jak zobaczyłem tego Nigeryjczyka i jego oświadczenie takie absolutnie wyraźne, że on po prostu ma ten zanik mięśni, że tu mu się poprawiło kilkadziesiąt procent, nawet powiedział chyba 60%, pamiętacie, w tym programie. No i to już było dla mnie naprawdę nieudawane. I jak przyjechałem na ten pierwszy taki zabieg całego systemu, nie wiem jeszcze ile ich będzie, te zabiegi będą, ja bym chciał, żeby oczywiście więcej, wraz z każdym przyjazdem, tak przy okazji też pytam innych ludzi do kamery, kolejny materiał dla NTV. I świadectwo, czy pomaga, czy nie pomaga, prosić różnych ludzi po prostu, by mówili, co tutaj się dzieje, od kiedy tu są, jakie terapie, czy im to pomaga, najważniejsze, czy im to pomaga. I jak przyjechałem ten pierwszy raz tutaj, parę dni temu, w sumie ile to 3-4 dni temu było, dzisiaj jestem drugi raz, mała przerwa w tej terapii, ubrałem się po prostu tak, zarzuciłem tylko koszulę, tutaj jakoś coś na siebie, bo zaraz wracam. To powiem wam, że spotkałem znowuż tego Nigeryjczyka, który tu jeszcze oczywiście jest na turnusie tym swoim, no i ludzi, którzy też tych w ogóle nie znałem, którzy w stołówce tutaj byli, też byli na terapii i mówią, ja pytam o tego Nigeryjczyka, oni mówią, no wiesz, jak my przyjechaliśmy tydzień temu, to on dużo gorzej chodził niż chodzi teraz. Czyli ten tydzień już oni mieli, tylko tydzień, on tu dłużej był. Już tą poprawę zauważyli. Dzisiaj też go widziałem, jak zasuwał na bieżni, takie wiecie, jak to są w tych spa, tych fitness. I to naprawdę jest, no, jakby ktoś się teraz chciał się jeszcze upewnić, czy to możliwe, żeby kogoś wyprowadzić tak daleko z zaawansowanego już etapu choroby, czyli zjutrzenie mięśni, cofnąć to, ja nie mówię zatrzymać, tylko cofnąć to. No to musi tu chyba przyjechać, nie wiem, zgłosić Aleksandrę, poprosić o dokumentację, dostać kontakt, no bo tutaj już jest ten poziom niewiary, jest jakby coraz dalej się może posuwać i musicie sobie to sami sprawdzić. Ja nie potrzebuję jakby więcej dowodów, że ten gość naprawdę poprawił stan zdrowia z nieuleczalnej choroby i to mi potwierdziło jeszcze kilka tam osób z tej grupy, które tutaj też chodzą na swoje zabiegi. A teraz jeśli chodzi, więc tak, będziemy sobie to monitorować, chodzić. To, co mnie w tym wszystkim najbardziej tak też uderza, jak jestem drugi dzień, to już połowa dnia minęła, to intensywność zajęć i różnorodność zajęć, w sensie terapii różnych, masaży wszelkiego typu, czy wszelkiego wybranego typu. No i to mam nadzieję, że zobaczycie mnie, że się odważę, jak się dam sfilmować w Borowinie, cały czarny, teatr, ja będę teraz Murzynem i tam też troszeczkę powiemy o tej terapii. Tam są rzeczy robione z tego, co tak czuję, dotykam, coś to jest receptura tutaj Aleksandry, ani ja nie dopytuję, ani nawet bym dopytywał, to i tak bym nie chciał tego podrobić, abym też i nie umiał. Więc tylko se żartuję a propos tego, bo oczywiście to ma zastrzeżone, bo to jest pewna sztuka, nie tylko to, że się dostaje borowinę. Pytanie jeszcze, skąd ta borowina, więc następnym razem będziemy pytać, bo to wiem, że z Krymu, o jakichś właściwościach szczególnych, jest dużo borowin. I teraz jeszcze tak, nie chcę zabierać dużo czasu też, wrócić na lewatywę teraz pójdę. Wprawdzie czy 2 razy w życiu w ostatnim pół roku no, udało mi się przejść przez to doświadczenie. W konsekwencji bardzo proste, ale psychologicznie, bo dla mnie to nie do pokonania przez kilka lat. Miałem jakiś opór ciągle mi tego. Teraz próbowałem, więc mniej się boję, że się już w ogóle nie boję, idąc tutaj na tą lewatywę. Ale co chcę spuentować przed następnym moim wystąpieniem, może za jakiś następny raz, jak tutaj będę znowu, żeby zamelduję wam, co tu się dzieje i co się ze mną dzieje. Tak, będą jeszcze prysznice z zimną wodą, czego się chyba najbardziej lękam.
Zameldowuję wam tylko tą prostą rzecz, że ta terapia może potrwać kilka tygodni. No, bo ja tu przyjeżdżam 2 razy w tygodniu, to nie siedzę cały czas, bo nie BNTV by nie było przecież alternewsów czy programów, to wiecie. Więc jestem umówionym na mniej więcej 2 razy przyjazd w tygodniu, więc uważam, że tak z, nie wiem, z 10 czy ileś tych zabiegów może wyjdzie, czy 8, w zależności od tego. I będzie wtedy też widać, ja też będę mówił, jak się czuję. Ja nie jestem jakoś tak dolegliwie chory na cokolwiek, ale pewne dolegliwości każdy w wieku, ja jestem 58 rocznik, pamiętajcie, to trochę się już ma. A powiem wam tak, po pierwszym dniu, jak stąd wyszedłem, to po prostu ja de facto bardzo długo nie mogłem zasnąć, ponieważ miałem tyle w sobie energii, że to naprawdę człowiek kipi, nie? Potem przez te 2-3 dni, póki tu przyjechałem, też czułem po prostu nadzwyczajną różnicę między tym, jaki byłem ostatnio ospały, taki po prostu no, nierychliwy. W studiach, kiedy nagrywaliśmy Mind programy, też mówią do mnie Ewa z Witkiem, kurde, ty człowieku, a co ty tak wyglądasz? Ja mówię, no wiesz, na lampie byłem, ale to za mało lampa. Lampa, mówię tutaj oczywiście o małym doświetleniu, w sensie sztucznego słońca, bo też częścią terapii jest, a to tylko 5 minut. Ja żartowałem, więc słuchajcie, no niech się dzieje. Ja mam podwójną korzyść z tego wszystkiego, a może mamy podwójną korzyść byśmy mieli. Po pierwsze, ja bym miał bardzo osobistą, prywatną korzyść, bo chciałbym poprawić swój stan zdrowia, swoją taką ogólną dyspozycyjność, witalność, zdolność do działania. Więc to jest jakby pierwsza moja fundamentalna motywacja. Nie będę ukrywał, że egoistyczna, i powiecie, no egoistą jesteś, jestem egoistą, chcę być zdrowy. Druga motywacja to jest taka, że przez to, że tutaj jakby pokazuję, ja lubię pokazywać to, co robię, czy siebie, czy też innych, jak coś jest wartościowe. Więc będzie okazja, żebyście razem ze mną, przez to, że tu tak nagrywamy, dowiedzieli się, no, co tu się dzieje i czy to naprawdę ludziom pomaga, tak? Bo to jest bardzo ważne. Ja mam taki, słuchajcie, problem z tym, kiedy dzwonicie do mnie i prosicie mnie o to, bym wskazał wam jakiegoś terapeutę, gdzie najczęściej w bardzo trudnych przypadkach znajdujecie się, czy wasi bliscy. Ja kurczę, mam w głowie ze 2-3 tematy, adresy, telefony, strony, powiedzmy kontakty. Więcej nie daję, bo się boję, że no, znowuż ktoś przyjdzie rozczarowany, komuś nie wyjdzie, bo wiadomo, że nie w 100% wychodzi. No. Tutaj jakby dochodzi mi teraz jeszcze jeden kontakt, tu gdzie jestem, no bo sprawdzam na sobie, to jest najlepsze. Sprawdzam też bardzo pozytywnie oczywiście, jeśli chodzi o choćby zioła u Łukasza, ale też inne rzeczy. Ale tutaj jestem po raz pierwszy na czymś takim, gdzie ktoś po prostu mną zajmuje się de facto od rana do późnych godzin, typu tam, nie wiem, widzę w grafiku do 18 są zajęcia, praktycznie do wieczora. I gdybym tutaj, jak niektórzy przyjeżdżają mając ciężkie schorzenia, siedzą tutaj tydzień, mając tu 2-3, dzisiaj na Borowinie rozmawiam z panem, jak pan długo tutaj jest, on mówi, no już miesiąc będzie, jak to tak, no ciężki stan, zajęte płuca nowotworem, chyba nie chcę, lekarze nie chcieli go leczyć. Nie chciał się dzisiaj wypowiedzieć do kamery, powiem wam szczerze, no ale ja z nim rozmawiałem na Borowinie. Golasy, 4 tam nas było, czy 5, tak, i tak sobie gadamy. 2 godziny, jak się na tej Borowinie, słuchajcie, leży cieplutko, bo tam cały czas się włącza ogrzewanie odpowiednie, i tak sobie gadamy, i każdy coś tam, to ja wypytuję, nie, co komu było, a dlaczego, a co. I człowiek ma bardzo ciekawe doświadczenie, palił papierochy, żył w takim mieście, no powiedzmy, miasto to żadna zdrada sprawy, bo to w Lubliniec, gdzie strasznie duży jest smog. No i te płuca, ja nie zawsze szczegółów dopytam przy następnej okazji, bardzo mocno zajęte, no, tak, że lekarze nie chcieli po prostu de facto w ogóle nic już nim robić nie chcieli, no. Bo nie byli w stanie mu de facto pomagać. No i tutaj go pytam, jest miesiąc czasu, wie pan co, no jest lepiej, to nie znaczy, on ma świadomość, że go w miesiąc tutaj z takiego ciężkiego stanu, gdzie te płuca praktycznie, mówię, ledwo dychał, zajęte, ale jest już lepiej, bardzo w to wszystko uwierzył, bardzo się przekonał, widziałem, że jest taki zdeterminowany i powiedział taką jeszcze jedną rzecz, wie pan co, mówi, tu jeszcze dużo zależy od tego, jaki człowiek ma nastawienie do tego wszystkiego. Ja tutaj też zmieniam nastawienie do życia, do świata, prawda, do zdrowia, do pojmowania, czym jest zdrowie. I widziałem w nim taką jakby, taką wielką nadzieję i w sumie taką radość, że już jest lepiej. Co nie znaczy, że przed nim niedługa droga. Powiedział, że Aleksander mówi, żeby troszkę zeszło z płuc, to może minąć nawet może minąć kilka lat, ale będzie schodziło. No i to jest budujące, bo to są przypadki, które już wiem, że one są w zasadzie w jakimś sensie beznadziejne. Dzisiaj widziałem kobietę, no nigdy w życiu nie widziałem. Chciała się pokazać i nie wiem, czy się pokaże. Aleksander mi ją przedstawił, ona nawet nas skojarzyła gdzieś tu z NTV, jeździła gdzieś tam w różne miejsca, żeby ratować z ciężkiego stanu nowotworowego.
Pokazała mi, oczywiście to namówił Aleksander, bo to wiadomo, kobieta nie, ale ponieważ to jest przypadek ściśle medyczny, pokazała mi swoją pierś, która w tej chwili jeszcze cała jest taka, jak to się mówi, no ciemna, ale mówi, panie Januszu, to wszystko, to było dużo gorzej. To były już nacieki i już nic mi w zasadzie też nie pomagało. Okazało się, że ona jeszcze ma zajęte nowotworem praktycznie cały brzuch, tylko w środku to było, więc był twardy wcześniej. Ja pytam ją właśnie, no i co? Ona tutaj też już kilka tygodni, tak? Chyba na raty przyjeżdża. I po pierwsze, nie tylko, że zatrzymało się dalszy rozwój nowotworu, widać tam dotykała i tak dalej, nie ma tego obrzęku na piersi. Pierś oczywiście jest ciemniała, taka czerwono-sino, taka wiadomo, nie? I już nie jest taka nabrzmiała w sensie, że tam ten stan zapalny jakby na wierzchu w ogóle nie jest. Tutaj brzuch taki mięciutki, i tutaj też miałam wszystko twarde w tej chwili, tak uciskam. Ręka wchodzi bardzo, bardzo głęboko, więc tutaj tam gdzieś musiał odpuścić. No wiadomo, że to jest kolejne jeszcze tygodnie zapewne, a może miesiące. Tutaj Aleksander mówi, że to do coś takiego to będzie schodziło, też trzeba policzyć może na lata. Ale to wszystko po prostu to jest uratowane życie na dzień dzisiejszy, bo choroba nie postępuje, a nawet się cofa i są tego ewidentne objawy, o których wspomniałem. I dalej jest prognoza. Trzeba oczywiście prowadzić ten, co jakiś czas przyjedzie na serię tych zabiegów i przyjdzie czas, że to wszystko po prostu będzie, jak byłaś kiedyś zdrowa, to w ogóle jest, wiecie. To tylko u nas w NTV wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, tak? Takie uzdrowienia, no, ale tutaj jest bardzo konkretna taka droga do tego. No i nie, że już tak, to takie szczytuje dzisiaj, tak widzicie emocjonalnie, tak bardzo bez jakiegoś upiększania, a jednocześnie z emocjami. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to co będziecie widzieli w NTV, bo w tym okienku jestem prawie codziennie, no powiedzmy prawie. No czy ja się zmieniam, jeśli chodzi o wygląd, czy rzeczywiście. Ja będę też wam mówił, prawda, jakie wygląda moje samopoczucie. Trudno, żeby stać się nagle młodym, ale pewne symptomy, że tak powiem, poprawy wyglądu. Aleksander mówi, że powinny być, jak będę przestrzegał reguł tego tutaj całych, tych wszystkich zajęć, masaży, a trzeba być tutaj na wpół do 8, bo dzisiaj się znowu spóźniłem. Ale już tylko 45 minut, więc następnym razem pewnie się uda. Na razie tyle sprawozdania. Idę na następne zajęcia, lewatywa mnie czeka. No, na razie. Nazywam się Aleksander Herecki. Teraz do mnie przyjechał Janusz Zagórski i my z nim tu sprawdzamy, można powiedzieć, na jego skóry moją metodę. Także w ciągu 2 lat my jakby znamy jeden jednego, ale na moje zaproszenie on wcześniej nie odzywał się do tego czasu, póki nie przywiózł ja do niego murzyna z Afryki, który faktycznie ma niesamowite sukcesy w zanikiem mięśni. No to on zobaczył, że to naprawdę coś tu działa i przyjechał do mnie. I powiem tak, że on sam powie, co jak dzisiaj on odczuwa drugi dzień po tych zabiegach, ale powiem tak, że on nawet nie podejrzewał, że w tym, co my robimy, jest wiele zabiegów, których w ogóle nie istnieje nigdzie na Ziemi. To wiele zabiegów, których my rozpracowali i dajemy tutaj jako know-how, jako, no, można powiedzieć, to, czego nie istniało wcześniej. To tylko nazwa medycyny ludowej, to tylko nazwa podobnych zabiegów, nazwa podobnych masażów, ale faktycznie one wszystkie dopracowane i, można powiedzieć, udoskonalone na tyle, że każdy z tych zabiegów może wyleczyć wprawie nawet nowotwór, a takich zabiegów u nas w ogóle metod, których my używamy, około 50. Z tych metod, naprawdę, ja liczę, że około 30 w całości przeciwnowotworowych, наприклад, которые могут спокойно вальчить с новотворами как разом, альбо даже особенно. Также есть у каждого проблемы со станом, который поседает на очищении организма, чтобы очистить организм. Есть вещи, которые чтобы ужить, чтобы взмоцнить организм. И то аккурат отбывается тут. Тен комплекс метод, который мы подаем, то умажливая зарабить вшистка с организмом, чтобы его урухомить до нормального жизни. Ну, остатний раз мы споткались еще с Янушем несколько месяцев тому. Я на
wywiadzie powiedział, że nasza metoda to jest jak eliksir młodości. No, i on od razu zmienił temat, bo każdy mówi o tym, co jest, a że ktoś tam coś znalazł, a na samej sprawie tego nie istniało i myśli, że nie będzie istnieć. Tak samo ja z jednym dziennikarzem rozmawiał, nie będę mówić z kim na ten temat, i on powiedział, że jest tam rozpracowywane tabletki, takie rzeczy, które, no, możliwe, wzrucają ludziom dziesiątki lat i żyją, może nawet będą żyli setki lat. Ja, no, nie uwierzę w to, z jakiego powodu? Z powodu, że my wyżywamy się teraz tym, czym nie wyżywali wcześniej. I nasze organy zablokowane i trzeba ich czasami oczyszczać. Dalej, wirusy, bakterie, grzyby, które obok nas, nie dadzą możliwości, żeby jedna tabletka podziałała na wszystko. To nie istnieje, żeby jednocześnie, na przykład, zabić infekcję i ożywić organizm. To coś powinno zabijać, a coś powinno uruchamiać do życia. Także ja liczę, że teoretycznie może być jakakolwiek tabletka, która sprzyjaje regeneracji organizmu, ale w naszym środowisku to powinna być osoba, która siedzi za szklem i jej karmią tylko czymś wygadowanym osobno i oddychaje tylko powietrzem, które przefiltrowane. Także, a na samej sprawie, żeby żyć długo, jest tylko jedna zasada – trzeba być zdrowym. Nikt nie umiera od, faktycznie na dzień dzisiejszy, od starości. Ja jeszcze nie widział faktycznie takiego diagnozu. I tak stawiać od serca, od płuc, od przestało serce pracować, albo, ja mówię, albo płuce przestali w nocy, człowiek na przykład tu zmarł. Takie rzeczy, no, najwięcej znane i najwięcej, można powiedzieć, działają na organizm, a nie jakakolwiek tabletka, może być, żeby to wszystkie organy, wszystkie narządy, wszystko, co jest możliwe, oczyścić i zregenerować. To, no, mnie ciężko w to uwierzyć, że to nawet teoretycznie ktoś może coś zrobić. Ale jednocześnie nasza metoda umożliwia uzdrowić cały organizm, i Janusz będzie świadkiem teraz na sobie takiego, można powiedzieć, działania, i on zobaczyć, co to jest, dla tego, żeby, no, dać ludziom prawdę o tym, co my robimy, a nie to, co każdy tam, nawet czasami w internecie pisze o tym, że my tam oszukujemy, tam szarlatany, nie wiedziawszy nawet, co my robimy, jak my robimy i w ogóle o co chodzi. Nawet człowiek nie wie, o co chodzi, a od razu pisze decyzję, o, to tam oszuści. No, także, no, jeżeli б такі ашусці были, которые делают на организм по 12 годин дзення, фактично без малой перерывы, даже на обед, ну, то было б дуже добре, якщо б то було ще в таким стопні. Также запрашам, ежели хто хоче так само не вежити, запрашам, тільки справдіть. Ну, до відзення. A tutaj spotykamy panią, która też korzysta, tak? I chciałem zapytać właśnie, co i od kiedy, dlaczego? Przyjechałam w poniedziałek, drugi dzień. Od tak po prostu chciałam podreperować swoje zdrowie, trochę zregenerować organizm. To trzeba być przekonany do medycyny ludowej, żeby tak po prostu, nie mając jakichś ciężkich dolegliwości, po prostu przyjść, wzmocnić się. Tak, zawsze starałam się dbać o siebie i pewne zabiegi wykonywałam od wielu, wielu lat w domu. Jestem przekonana o tym, że działają. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda, jak wyglądają takie zabiegi wykonywane profesjonalnie. No i z taką dużą dozą pewnych autorskich pomysłów, bo rozumiem, że jak przynajmniej jak ja na razie jestem drugi dzień i pewne rzeczy, no, masaż to masaż, ale na przykład borowina to borowina, ale to nie jest tak, jak wszędzie, gdzie indziej są rzeczy, których gdzie indziej nie ma, to nawet czuję po sobie, a jak tutaj w tym przypadku, no, jeżeli to jest jeden dzień, to jest jakakolwiek taka mała zmiana samopoczucia? Zdecydowanie tak. Mój kręgosłup bardzo szwankował, trzeszczało na każdej jego długości, a teraz już czuję, że jest o wiele lepiej. Jestem o wiele bardziej giętka.
I chociaż te zabiegi nie są absolutnie żadną przyjemnością, to bardzo dużo dają. Tak, a wiesz, jeśli chodzi o przyjemność, to ja leżę wysmarowany jak morze w tej borowinie, to mi sprawia przyjemność akurat, nie wiem jak tutaj. No przyjemność tak, ale ta borowina jest aplikowana razem z solą i jest robiony od razu peeling. To nie jest takie przyjemne. Nie wiem jak długo trzeba by się nacierać, ja na okrągło, więc po prostu mam już tą skórę tak wytartą, że mi to sprawiało trochę bólu i szczypanie było, także to nie jest, jest możliwy taki dyskomfort oczywiście, natomiast jak tak rozmawiam z ludźmi, którzy tam leżeli też ze mną, nie? I widziałem ich satysfakcję, że tam trochę szczypie i też mnie szczypie, czasami pachnie jak szan albo coś jeszcze, a może gorczyca, to są tajemnica naszego tutaj autora tych metod. W każdym bądź razie jak czuje ktoś, że coś mu się to przyczynia do zdrowia, to nawet ten dyskomfort niewiele znaczy, nie? Oczywiście, zdecydowanie tak. Ja jestem bardzo zadowolona. Na pewno będę tu przyjeżdżała. A ile dni w ogóle ta terapia zaplanowana jest teraz, od wczoraj licząc? Rozpoczęłam taką 6-dniową kurację, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale z tego co widzę, to naprawdę jest super i na pewno będę korzystała. Jasne, medycyna ludowa, jeszcze raz odkrywamy to, co przed setkami, tysiącami lat de facto ludzie robili, zapomniano, ale na szczęście są tacy, którzy przypominają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sensacyjna wiadomość. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach stworzono metodę działającą niczym eliksir młodości. Po jej zastosowaniu można wydłużyć życie i walczyć z większością chorób nieuleczalnych i nawet genetycznych.